Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż no, Brotato. I powiem wam totalnie, stuprocentowo szczerze, nie myślałem, kim zagrać, jak zagrać, ani nic tego typu. Więc dzisiejszy epizod może być bardziej taki spokojny, chaotyczny albo coś. Głównie dlatego, że no nie mam żadnego pomysłu, co dzisiaj, więc... Może jak popatrzę na to wszystko, to znajdę jakiegoś kogoś. Może rzemieślnik? Dobra, czemu nie? Rzemieślnik. Zaczynamy z... ciekaczem. Oczywiście, że piątka, no i... i lecimy. Docelowo chciałbym zdobyć jak najwięcej... jak to się nazywało? Wyrzutni rakiet. Czemu nie pamiętam, czy mam tylko zwykłą, czy mam dostęp do jakiejś lepszej. Bo no, jak mówię, nie pamiętam za dużo rzeczy, może że jest jakaś lepsza, ale tak czy inaczej, na początek szczęście, kolejny to, oj, zła kolejność, powinien najpierw kupono, ale niech będzie, kolejny, i idziemy, trzy się kacze, to już jest, no, mocny start, nawet bardzo, ale jak to wyjdzie całkowicie, to jeszcze nie wiem. Swoją drogą tak tylko napomknę. Jeśli by w pewnym momencie nagle znowu doszło do tego, że nie będzie przez dłuższy czas butej, to czy coś, to wiecie, że walczę ostatnio mocno z copyrightami na różne dziwne rzeczy. Jeśli chodzi o Brotato, to sobie właśnie przypomniałem, żeby wspomnieć. I no, jak to pewnie słyszycie. I przy okazji mam nadzieję, że będę o tym pamiętał. W edycji dodać... muzykę, ale tak, już od chyba, no nie pamiętam od kiedy, ale od jakiegoś czasu zarzucam właśnie muzykę niestandardową, bo no, do muzyki się czepiali nawet jak ona była na minimum. Więc teraz słuchaj, z biblioteki YouTube'a mam kilka utworów. Prawda, przez jakiś czas to była muzyka z Within Wavesów, która gra podczas tańczenia tam żółwiem. Ale ostatnio znalazłem kilka naprawdę świetnych utworów od zespołu. Łewasz mnie pantałekiego. Ogólnie coś z jednorożcami. To może być śmieszne dla niektórych. Ale tak. Świetne mają utwory. Pan dobrze już chyba je używałem w jakimś odcinku. Nie wiem, czy to było w jakichś ogłoszeniach, czy to było właśnie w naszych ziemniczonych jajkach, czy w czym. Więc naprawdę wybaczcie, że nie powiem, ale tak. Więc tak, wiedzcie, że ja po prostu walczę jak tylko mogę, to żeby móc kontynuować przygody z Brotato, Brotato. Ziemniaki, jajka i tak dalej, no ale... No nie jest najłatwiej. YouTube po prostu robi wszystko, żeby mi przeszkodzić. To w sumie YouTube. Raczej, no, typowy skem kanały, które próbują copyrightować wszystko, jako że jestem małym twórcą, co... Często oni po prostu... Mają odgórnie przyznane, że tak, mają rację, dostają co chcą. Żeby nie było, nie hejca w ten sposób YouTube'a. Wyjątkowo. Nie hejca w ten sposób... tego, że są takie zasady, że można claimować wideo. Nie jest może najlepiej, jakby to powiedzieć... stosowane, ale no, nie. Ja narzekam po prostu na te kanały, które to robią. Więc tak. Po prostu miejmy nadzieję, że ten odcinek zobaczycie w miarę normalnie. A jeśli nie, no to nie wiem, kiedy przestanę się wyczepiać. A co ciekawe, głównie Brotato oberwał na tym. I chyba jeszcze Sekiro. Ale to te dosłownie pierwsze ever moje odcinki z Sekiro. Więc nie masz takiej tragedii, kto miał je obejrzeć, to tam już chyba obejrzał. A nawet jak nie, no to... Tam to aż takie bolesne nie jest, bo jak mówię, starsze wideo, jak dostałem te claimy, strajki czy cokolwiek, to pali ich. Nie, żebym chciał, ale no. Trochę przynajmniej mniejsze, w dupy mało wtedy. W takim przypadku jak teraz, no to może nie jest to ból dupy, ale męczące. To wezmę. Minigana pomyślę, bo minigany są fajne. Ale tak. Jak widać, 6 siekaczy zdobyte, jeden nawet już niebieskiej jakości. Jest nieźle. Przy czym, jeśli chodzi o siekacze, powiem, że moim zdaniem warto je bardzo ulepszać, nawet bardziej niż komputować szóstkę. Najpierw, bo im większa, znaczy, im wyższy poziom siekacza, tym większa szansa na to, że on wykona eksplozję przy strzele. Więc tak, lepiej je po prostu ulepszać. W moim odczuciu,
Ale jak już znam mojego farta, to wiem, że pewnie bym nie ulepszył żadnego. Znając życie. Jakbym po prostu zaczął... Znaczy, nie skomplikowałbym ich za dużo, jakbym zaczął lepszym się. Tym byłby problem, że dosłownie... No, brakowałbym potem broni. Wyrzutnie, rakiet, czy inne takie fajne rzeczy. Czy nawet deski pewnie mi się nie pokażą. Znając życie, dobra, prędkość ataku. Co teraz w sumie? Wezmę te dwie rzeczy, to przylosuję, bioflaga. No nie stać mi, ale można zachować. To zdecydowanie też. Tak. Musimy szybko znaleźć, gdzie będą te... Te z przynęty. Bo ja wam muszę ich wyeliminować, żeby szybko dostać benefity z tego, że ją kupiłem. A na razie niestety ich nie widzę. Jest niepokojące. Bardziej niepokojące jest to, że nie zauważyłem, że to fala śrubła. Ten, na której często mogę ginąć. Ale dobra, mamy pierwszego. Tak. To był ten. Dobrze. Dobrze, że są dwa jaja. Jedno wyeliminowane, drugiego chyba nie zdążę. No, nie zdążyłem. Więc trzeba będzie ostrożnym być. I teraz w drogę musimy pod nim wysłać w max KP. Na rzeczy. Oprócz pancerza, bo pancerze widać mamy minus 50%. Szczerze tak, czemu nie? Co się nie opłaca? Obrażenia drzwi, bo to nie pamiętam, czy zwiększa nam zasięg eksplozji, czy co. Ale coś się zwiększa i... Jak mówimy o zasięgu, 45 zasięga, definitywnie bardzo cenne. Bioflaga, tak, luneta. I dobra, jeszcze brzydki ząb. I przy okazji szybko zobaczę. Tak, dobrze myślałem, że minus 50% pancerza, więc... Polegajcie na szybkości, na uniku, regeneracji, wyssaniu i innych rzeczach. Nie jest tak tragicznie. To się tragicznie jest. Bo umrę jak tylko... Coś we mnie wszarżuje. Ajajaj. Ale mogło być gorzej. Chociaż no, jak widać, tak nie jest dobrze. Ojojoj. Ojojoj. Przynajmniej ten jeden poziom dał się zdobyć na pierwszej fali. Ale no nie wygląda co najlepiej. Tak, żywioł czy dystansowy, żywioł czy dystansowy. Może to być głupie, ale biorę żywioły. Biorę deskę, chociaż docelowo wolałbym mieć bardziej rzeczy na dystans. Ale no, deska też może eksplodować, więc zawsze warto ją mieć na wszelki wielki. No plus też bije dużo więcej, skaluje się do żywiołów częściowo i tak dalej. Więc po prostu powiedzmy, że tak, deski są też dobrą bronią. To też chyba wspominałem ostatnio, jak grałem kimś czy czymś, nie pamiętam co to było i jaka postać, jaki build, nic tego typu. Ale pamiętam, że też właśnie tam używałem deski i trochę opowiadałem o tym, jak mi zdaje mi się one przydatne. Ciekawe, że tak znowu to się zdarzyło. Dobra, tak czy inaczej, dwa siekacze, dwie deski. I dobra, w takim sytuacji mamy już przynajmniej jakkolwiek zabezpieczone trochę szans na to, żeby przeżyć. Przy okazji drzewo dało nam skrzynkę, miło z jego strony. Tak, jeśli będę miał zdecydować, ogólnie mówiąc, jeszcze w co będę chciał bardziej iść, wolę dystansówki i ciekacze niż deski. Więc nie liczę, też będę inwestował w obrażenia wręcz. Ale najbardziej to i tak, chciałbym po prostu zyskać na tyle stabilne wszystko, żeby móc tu przeżyć. Ja powiedziałem, że idę w dystans, to co? Będą się deski pojawiać. A nie mówiłem. Może jednak będę musiał zainwestować w walkę wręcz. Nie, żebym szczególnie chciał, ale... Ale tak, no. Jak mam cztery deski... To... Trochę żal by było tego nie zrobić. Oczywiście zaraz te deski mogę przerobić na niebieskie, a potem na fioletowe, ale... To zrobię tylko i wyłącznie, jeśli będę miał jakieś właśnie zastępstwo... ...dystansowe dla nich. Tutaj cię wyrzutnie rakiet. Albo... siekaczy, czy jak to się nazywa. Prędzej to bym się kaczał. Bo no, nie okłamujmy się. Rzutnie rakiety są zbyt prestiżowe dla kogoś takiego jak ja. Dobra.
Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Na szczęście mam też trochę obrażeń wręcz i tak dalej, ale czy wy to widzicie? Mówiłem, że deski nie będą mnie kochać i tak dalej. Że lepiej, żeby po prostu ostrożnie, coś tam wcześniej. Że wolą lepsze od siekacza, tymczasem teraz deski. Ajajaj. Nie będę ukrywał, no bardzo mnie to cieszy, że tyle tych desek mamy. Może uda się zrobić solidną szansę na eksplozję z nich. Będziemy dzięki temu bezpieczni, ale... No nadal nie wiem, czy chcę inwestować w walkę wręcz. Powiedz zawsze można, żeby nie było. Ale tak. Po prostu no. Nie wiem, czy jest to najmądrzejszy pomysł. O, oczywiście, że wezmę. I teraz tak dystans, żywioły. Żywioły są bardziej uniwersalne, więc oczywiście, że tak. Teraz ile mam tu szans? 25, czyli 30. Łączymy deski, tak czy inaczej, lepiej mieć więcej niebieskiego niż jeden. Tak? Tak i... 4 niebieskie deski. Nie, no gdybym chciał celowo to zrobić, nigdy by coś takiego nie wyszło. Ale oczywiście jak mam inny pomysł na siebie, to musi się stać. Więc tak... Powiedzmy sobie szczerze. W tym momencie już naprawdę nie mogę im odmówić. Chociaż nie mogę. Ja chcę w sobie zrobić czerwoną deskę, więc jeszcze mogę powiedzieć, nie chcę. Coś. Ale też oczywiście, no, bądźmy szczerzy, teraz już chcę. Chociaż nadal preferowałbym dostać wyrzutnie rakiet i... O, na nich funkcjonować. Ale nawet jeśli się nie stanie, to... No jest dobrze. Co, tu mamy opaska na oczy? Czym by nie? Żadnych minusów nie widzę. Nie do żywiołów. Koncer, wezmę max HP. Tutaj definitywnie regenerka, bo nie mam niczego. Tak. Trzeba. Wieżyczka też. I lecimy na kolejną falę. To będzie 7. Dobrze zauważyłem. Ale może... Może jakimś z tym przeżyję. Na pewno mogę na to liczyć po tym, że mam... No, trochę więcej max HP. Miałem na poprzednim podejściu, więc teoretycznie będę trochę bezpieczniejszy. Tak mówię, teoretycznie i trochę, bo... Mnie to fakt, że jak mnie dotkną, to pewnie... Jedno, dwa, może trzy dotknięcia i po mnie całkowicie. Pancerz nie będzie teraz tak dobrze chronił jak zazwyczaj, więc... Muszę inwestować w unikanie. Albo po prostu uciekać od ataków. Dobrze. Bo no... Nie będę rozkłumał, ja nie umiem. Nie umiem naprawdę w unikanie ataków. A okej, okay. Prędkość ataku swoją drogą... Jest potrzebna. Powiedziałbym, że tak, ale obrażenia żywiołów są lepsze. Ręce nie biorę. Dobra. Też że tutaj też już zaczyna się robić lepiej. Mamy się kacze niebieskiej jakości. Nie mógłbym, bo tam potem są eksplodujące chyba na czwórce, ale nie. Odpuśćmy sobie to lepiej. Bezpiecznie nie będzie się nie bawić właśnie w takie inżynieryjne sprawy aż tak bardzo. Oczywiście tam dodatkową inżynierię poza tym, co mam, proszę bardzo. Ale broń inżynieryjną... Wystarczy już, że mam deski. One się też składają trochę od inżynierii. Ale no, wracając. Po prostu nie ma co kluczy brać, bo... Żeby zdobyć czwórkę, to trochę trzeba się namęczyć. Może eksplodujące w sumie były na trójce? Nie pamiętam. Tak czy inaczej, no... Najbardziej opłacalne to może nie być. Przez to, co mamy już teraz i jak teraz to wszystko jest. A jest... No dosyć... Dosyć dobrze. Oczywiście większe obrażenia fajnie by było mieć. Przeżywalność definitywnie potrzebujemy lepszą, bo... Obecna jest prawie, że zerowa. Na szczęście prawie, że zerowa. A nie tak, jak to miało miejsce ostatnio. Zerowa i... chodź. Stosowanie. 9 szansy na unik. Nie mogę odmówić temu. Okej. Okay. Weźmy w ten sposób. Nie ma co po prostu... desków, kiedy one nadal są potężne i pomagają. Teraz tak, to też można przyblokować i lecimy.
Jest okej. Jest zdecydowanie okej. Okej, wybacz zdjęcie, ale... Jakby to łatwiej powiedzieć... Domownicy. Trudne sprawy. Często musiałem się tym po prostu trochę zająć, pomóc, ogarnąć parę rzeczy. I tak... Tak jakoś wyszło. Po prostu... No, zmuszony byłem dokonać cięcia, więc tak. Powiedzmy... Szczęście... Może na nieszczęście. Nie trwało to aż tak długo, żebym musiał dosłownie przerwać odcinka. Więc go chyba widzicie na YouTubie. Ja mam taką nadzieję, bo jeśli pokażesz, że tutaj tak się teraz... No, jakby to powiedzieć, podkuję, a potem tego nie będzie znowu, to masakra. Ale no, miejmy nadzieję, że ten odcinek jednak się pokazał. I że no. Dobrze. Chociaż osobiście to ja nie jestem tego aż taki pewien. O, co tu mamy? Fajne rzeczy. A niech będzie, że wezmę więcej ekspów, zawsze się przyda. Piękny siekacz. Medal. Można wziąć. Dobra. Wszystko jest ogarnięte. Przy czym wydaje mi się, że będę brał trzeciego siekacza, niekoniecznie łączył. Chociaż... To wiem, może jednak... Może jednak połączę. Trzeba się będzie jeszcze zastanowić, ogólnie mówiąc. Ale jakbym to zrobił, czy nie zrobił tak fajnie, że się pojawiają te rzeczy, mimo wszystko. Jak się nie pojawiał, to byłoby kiepsko. Tak to przynajmniej można się cieszyć z tego, że to jest. I dobra. Dobra. Szybko się tym wszystkim pozajmujemy. Będzie fajnie. To już fala 10, więc zaraz się zaczną hordy i elity. I osobiście preferowałbym, gdyby to były hordy częściej niż elity. Ale oczywiście jestem za głupi, żeby w przerwie między falami zobaczyć, co się wylosowało, jak to będzie. Bo po co? Po co miałbym być uważny? Nie. Nie, wolę nie ryzykować. Wieżyczka zawsze. Tutaj, ha. Szczerze, regeneracja jest najbardziej okej, z tego, że musimy trochę i... Okej, jedna horda, dwie elity. Nie najlepiej. Jak mówię? Pół na pół będzie najlepiej. Okej, jest pięknie. Jest pięknie. Jeśli bym chciał coś zmienić, to w każdej chwili mogę fioletowe dyski połączyć w czerwoną. Albo mogę niebieskie te siekacze fioletowego. I tak, żeby po też prawie umieram. Super. Regeneracja na szczęście jest. Nadal trochę za mała, żeby było to spokój. I wystarczające. Ale no, przynajmniej jest. To się liczy najbardziej. Jak widać, siekacze i deski też nadal funkcjonują prawidłowo. Eksplozje mamy też już dosyć ładne, jeśli chodzi o rozmiary, więc... No nie będę miał jakichś takich problemów z tym, że większość wrogów nie jest objęta eksplozją. Jak już jest eksplozja, to fajne grupki właśnie eliminuje. A w sumie to też nie ma co mówić, jak jest, tylko kiedy jest, bo... Mając tyle broń, co mam, czyli 6 max, wszystkie eksplodujące, dosyć przyzwoity prędkość atakowania nimi i tak dalej, to... No nie ma szans, żeby to nie eksplodowało, to znaczy... O, oczywiście, że to wezmę. Tutaj więcej HP-ków czy prędkości ataku. Osobiście wezmę prędkość ataku, tak uważam, że to jest trochę bezpieczniejsze. I teraz teoretycznie będziemy mieć 6 nowych tych przeciwników. Oczywiście, że to wezmę. Szczęście za 2% obrażeń. Też mogę wziąć, po prostu nie chcę. I wow, pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie. Nawet za pięknie, jak na mój gust. Tak świetnie mi się to udaje zrobić. Jest dobra, 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 dobra. Tylko ostrożnie gwiazdo kluczu. Ostrożnie, nie, nie gin. Full focus, nie gin.
Dobry gwiazdoklucz, dobry. Nie ginie, tak. Tak jak powinno być, zostań przy życiu. Dobra. Chyba kryzys zażegnany. Oj, nawet... skrzynka, więc no, jeszcze gdzieś teoretycznie może jeden będzie ten od skrzynek, tylko coś go nie widzę. Co, albo już gdzieś ucieka, albo go jeszcze nie było. Albo jak się kupi dwie naraz, to się nie kumuluje jakimś cudem. A nie, dobra, już go ubiliśmy gdzieś, tylko nawet nie zauważyłem prawdopodobnie. Dobra, jeszcze raz dobra. Materiały, przypomnijmy skrzynki i szybkość. Oczywiście, że tak. Prędkość ataku za każde posiadanie 1% szans na unik. Oczywiście, że tak. Miny lądowe też, to też. I cóż, chyba prędkości ataku nam już nie zabraknie. Teraz to jest dosłownie tylko kwestia tego, żeby być wystarczająco wytrzymałym. Tak, to możemy wziąć, to możemy wziąć. Szybkość, obrażenia pancerz mojego życia. Oczywiście, że tak. Czas na krytykę i tak mam słabą. No, mogę zostawić, proszę, bo nie. Tak, trochę obniżyć regenerację za obie typy obrażeń. Może być jasne, że tak. Kupon. Czy jest to jeszcze dobry moment na kupon? Ano, tak, więc lecimy. Ajajaj. No porządnie się tutaj wszystko rozkręca. Pytanie tylko, czy nie będę na tyle głupi, żeby to znowu zaprzepaścić jakimś totalnym, stuprocentowym znamieniem. Prawdopodobnie nie, aż tak źle chyba ze mną dzisiaj nie jest. W sensie, nie wydaje mi się, żeby było ze mną aż tak źle. Oczywiście, może być inaczej niż mi się wydaje, niż ja uważam i tak dalej, ale... Ale, właśnie, ale... Skoro dotrwam do fali 13, za drugim podejściem, tak jak za trzecim czy czwartym... To chyba w ostatnich odcinkach naprawdę tak to jest, że 3 czy 4 podejście robię, zanim cokolwiek uda się osiągnąć. Tym tak mi się wydaje. Żeby nie było też... Trochę mam ostatnio problemy z kojarzeniem faktów takich. Ale nie ma co się dziwić. Coraz bardziej wszystko wskazuje na to, że... Mogę trochę tak się pochwalić. Jeszcze co prawda nie mam oficjalnie badań czy coś, ale wszystko wskazuje na to, że... Męczy mnie coś takiego, co się nazywa ADHD. Ja. Siedziało sobie ukryte przez długie, długie lata i nagle stwierdziło, czas się obudzić i zrujnować życie temu gwiazdokluczowi. Mam nadzieję, że to się okaże. Nieprawdę, jak już będę miał badania zrobione czy coś, ale... Wygląda to, że niestety wszystko wskazuje coraz bardziej, że tak. Że no nie uniknę tego, że po prostu będę musiał... magiczne pigułki uspokajające mieć jakieś czy coś. Czy raczej nie tyle uspokajające, co raczej dające full focus. Bo spokojny to ja zazwyczaj jestem, ale... Skupiony to już niekoniecznie. No i to w sumie tak, tylko tyle z takich ciekawostek, dlaczego ja tak mogę lamić w ogóle. Poza tym, że ja po prostu nie umiem, jestem badziewny w granie w gry. Nie aż tak badziewny jak co niektórzy, ale... powiedzmy, że brakuje mi i to bardzo dużo do jednego gościa, którego swego czasu oglądałem. W sumie... Choćby, że w tym momencie też bym nadal oglądał, gdyby nie był martwy na YouTubach. Ja się wiem, że gościu jako gościu żyje i tak dalej, ale... No powiedzmy, że nie ma teraz za bardzo jak tego nagrywać, bo ciągle coś wynika. Nie pamiętam, jak się nazywa, to bym powiedział, ale mniejsza z tym. To, co jest najważniejsze, to to, że... Dla mnie on jest po prostu niesamowity. Wreszcie sobie, że gość każdą grę, kiedykolwiek nagrał, zawsze grał na najwyższych poziomach trudności i wygrywał. Radził sobie. Nawet były fragmenty, które teoretycznie działają na zasadzie... Tutaj powinieneś przegrać, żeby coś się stało fabularnie. On tak to wygrywał. Taki dobry. Aha. Co? Do niego to mi na przykład daleko. Już nie wiem, czy on to naprawdę na ślepo jakby robił naturalnie, naprawdę tak sobie radził. To jest jakieś poświęcenie czasu, czy przez to, że po prostu miał talent, farta, albo że znał grę już wcześniej trochę. Że on po prostu sekretnie, dajmy na to, nagrywał każdy odcinek po 50 razy, dopóki nie zaczął dobrze wychodzić, to tego nie publikował. Nie mam pojęcia, czy i która opcja jest bardziej prawdziwa, ale prawda jest jaka jest. On naprawdę świetnie gra.
przeciwieństwie do innego, którego też kiedyś śledziłem, nie szczycił się jakoś tym bardzo, po prostu cieszył się ze swoich sukcesów też i nie miał głupich argumentów typu albo gram w grę X, więc dlatego gra Y mi idzie idealnie. Jeśli wiecie, do kogo nawiązuje i tak dalej, to możecie to zostawić dla siebie, nie chcę tutaj wywoływać kłótni, gównoburz czy coś, ale no, po prostu powiem o swoich doświadczeniach. Ale wracając, tak, ja wiem, że ja gram słabo, w szczególności z pewnymi, z niektórymi. Na przykład no hity w Dark Soulsach też dla mnie jest czarna magia, czy jakieś takie super wielkie rzeczy. Idealnego umysłu do planowania strategii i tak dalej nie mam, bo zbytnio się rozpraszam i zbytnio się gubię w tym, co miałem robić. I tak dalej, więc no. Ja wiem, że jestem przeciętniakiem albo słabiakiem. Ale mi to tak i tak sprawia to moje lamienie i tak dalej, że mam nadzieję, że wy też potraficie się śmiać z tego, jaki jestem nieogar, lama i tak dalej. Chociaż z drugiej strony też mogę czasami pokazuję też, że coś tam potrafię w końcu. Taki rol dałem się przejść na odcinkach. Elden Ring raz przeszedłem, teraz mam drugie przechodzenie takie na kanale. To jeszcze Salt and Sanctuary też ukończone, z takich trudniejszych. Teoretycznie, trochę też udowodniłem, że coś tam potrafię. Oczywiście ukończenie takich gier to jest nic. Patrz na to, ile ja tam lamiłem, ale... Ale nadal. Jakkolwiek mi to potrafi wchodzić. Czasami. To czasami to jest mniejszość. Żeby to było jasne i... Mamy czerwoną deskę. To nawet nie tak, że... Chciałem je zrobić. Okej, dwie czerwone deski. Dwie czerwone deski. To... Takie rzeczy się nie zdarzają. Takie rzeczy się nie zdarzają. To jest podejrzane. Wymaksować dwie bronie. Tego samego typu. Nie to, żebym narzekał na to, bo to naprawdę świetnie po prostu... Dla mnie. Oczywiście. Dobrze mogłem... porzucić po prostu siekacze i wsiąść mieć więcej feltowych desek, ale jak mówię, jak już muszę brać deski, chcę robić to hybrydowo, żeby mieć też na dystans trochę większy spokój. Czy właśnie u nas siekacze teraz są takie bardziej na zasadzie, a przetrzymy trochę wrogów i potem co podejdzie, to dostanie z deski naszą ostateczną ofensywą. Robię po 80 parę, 100 parę. Piękne. Piękne. A teraz tylko spokojnie, gwiazdokluczu. Nie panikuj. Bo widać, że jesteś bliski z... Gona. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz, tak. Jestem oazą spokoju. Wcale się nie załamałem tym, że znowu zlamiłem przez moją głupotę. Nie, skończę znowu. Wszystko jest w jak największym porządku. I na tym podejściu przejdziemy już... Całkowicie grę rzemieślnikiem, nie będzie żadnych problemów. Ja wam to w 100% gwarantuję. Dobra, przynajmniej się kacze dostaliśmy już. Jedno pocieszające cokolwiek. Tak, to będziemy brać. Węglik mogę nawet dla samego żywiołu, bardziej niż dla czegokolwiek innego. Ale dobra, dwa się kacze. A się kacze. Nie powiedziałbym, żeby to było moje wyważone. Sytuację po tym wszystkim. Zdecydowanie fajnie byłoby mieć już więcej niż tylko uciekacza. Czując jakieś fajne już, żeby się pojawiały przedmioty pokroju dynamitów i tak dalej. Ale wiem, że gra musi się powoli rozkręcać. Okej, okay, trzeci siekacz. To już wygląda trochę ładniej. Czwarty siekacz. Myślę, że chcesz mi dać chociaż powiedzmy błahostkę taką, jaką jest. Sztuczna nadzieja na to, że nie zlamię. Ja niestety znam twoją prawdziwą intencję. Chcę, żebym cieszył się znowu, że mam potężny build, że to może się udać. Po to tylko, żeby poślizgnęła mi się ręka w ostatnim momencie. Żebym zlamił. Więc powiem wam wszystkim w ten sposób. Zapowiada się ok, ale ja już nie mam za bardzo nadziei, że to przejdziemy. Niestety. Ale tak, może to być głupie, ale znowu wezmę prędkość ataku. Chcę inwestować w to, co daje mi tak jakby 100% szans na szybkie eliminowanie wrogów, bo jeśli gra dystansowo, to
To jest też moje przekonanie, żeby nie było. Można równie dobrze po prostu inwestować tak w ofensywę, żeby wrogowie nie mieli jak podejść. Ciężej jest to zrobić, jak się ma broń do walki wręcz, oczywiście. Ale no, z dystansowymi da się tak próbować. Czy jest najmądrzejsze? Nie. Będę i tak to próbował zrobić? No oczywiście, że tak. Ja miałbym nie próbować? Ja? Ja jestem z tych, którzy są tak uparci, jak chcą coś zrobić, to i tak to zrobią. Nieważne, jak to jest nieoptymalne i niewłaściwe. Tutaj cię przechodzę do Dark Souls 2 czystą zręcznością, kiedy zręczność w Dark Soulsach 2, co jest po prostu największe gunowo, jakie istnieje. Masakra, wiem. Ale no... Taki już jestem, jak powtarzam. Party, głupi. Ale spokojnie, żeby nie było, to nie tak, że tutaj się samobiczuję teraz czy coś. Ja podchodzę do tego wszystkiego z dystansem i tak dalej. Więc... Nie martwcie się, ja sobie nic nie robię, nie uważam się za jakiegoś takiego tragicznego z tych rzeczy. Po prostu wiem, że daleko mi do kogoś, kto gra optymalnie czy prawidłowo. Ale cóż, ma to swoje uroki, nie będę ukrywał. Takie granie inaczej niż to być zamierzone. Tam sam nawet przykład mojego Novalans, jak ja byłem uparty na to, żeby podczas przechodzenia wszystkiego pracować na tych, jak to się nazywało. No, tylko na pewno na ostateczność, jak ta brama potrzebowała ponad 300, to dopiero wyciągłem generatory biopaliwa. Wszystko ma swoje uroki. Przynajmniej dla mnie, bo dla innych może nie mieć. I proszę. Deska powróciła. Teraz w niebieskiej jakości. No dobra. Bardziej przygarniemy deskę. Nawet więcej desek, ale... No ja nie ukrywam, tak preferowałbym grać się kaczami. Jakoś czuję się tak bezpiecznie, wiedząc, że mogę na dystans eliminować wrogów. No i w tej grze, bo zazwyczaj w innych grach to preferuję być blisko wroga i... No po prostu robić rzeź osobiście, a nie patrzeć, jak moje pociski do niego lecą i go obijają. Ale tak, akurat w Brutato, to jak mówiłem, no preferuję dystans. A nawet jeśli bym nie preferował dystansu, to... Wiem, że dystansem teoretycznie łatwiej byłoby może niektórzy jeszcze zrobić, więc tak będę próbował i żywił za dystansowe. Nie jest najlepszy deal, ale i tak go zrobię. Teraz tak, tutaj oczywiście unik, tutaj dystansa odzyskamy. Mag z życia, ha, takie rzeczy nie. Dobra, zrobię głupotę, biorę oba. Biorę to. To też wezmę, to też wezmę. Przesujmy raz. Okej. Okay. Okej. Okay. No i lećmy. Proszę bardzo, czy... Mi się wydawało? Nie wydawało mi się. Deski już znowu będą robiły miliardy obrażeń. Że kiedy się kaczec tak ledwo tylko będą drapać wrogów. Na cóż. Może naprawdę nie powinienem wysyłać w to się kacze i porzucić i skupić się na deskach. Bo jednak 42 obrażenia z deski, a 9 się kacza. Jak mówię, to 9 jest oczywiście bezpieczniejsze dużo, ale... Nie... Raczej powinienem naprawdę porzucić się kaczej i wysłać w deski. No, jeśli się trafią deski, to definitywnie będę je brał. Tak, wiem, że jestem strasznie zmienny co chwilę. Po prostu przeczę sam sobie i tak dalej, ale... To jestem ja. Naprawdę. Nie wiem, czego innego mogliście się po mnie spodziewać. Dobra. Wyrzutnia rakiet! Widzę grę, że ostro pogrywasz. Chcesz mnie zmusić, żebym jednak nie robił znowu swojego planu i powiem ci, że ci to wyszło. Po tej rundzie bierzemy wyrzutnię rakiet. Broń, którą uwielbiam, bo nas zawsze eksploduje i zadaje duże obrażenia. Oczywiście weźmiemy ją, ale nie tak, że będziemy sprzedawać to, co mamy teraz. Nie, po prostu połączymy się kasze w jednego niebieskiego. Bo no... Warto. Warto mieć większą szansę na eksplozję z siekacza. Rzutnie rakiet jeszcze bardziej warto, bo jest to broń, która chyba występuje od niebieskiej formy wzwyż, czyli nie da się szarej zdobyć. A poza tym ma gwarantowane eksplodowanie i inne takie rzeczy. Co będzie fajnie. Bo jak już też zapewne zauważyliście z bonusów rzemieślnika, nasz ziemniaczany jajek się tutaj opiera na eksplodowaniu rzeczy.
Nie! Nie! Gro, czemu mi to zrobiłaś? Wiecie co, nie. Nie. Dostaniesz tego odcinka i tak. Miejmy nadzieję. Ale ja się poddaję. Totalnie znowu zlamiłem. A mam jeszcze 5 minut, więc... Następnego podejścia już nie zdążę w tym epizodzie, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało moje... nieudolne walczenie o zwycięstwo i tak. W następnym odcinku spróbujemy znowu innego... postacia. Na póki co to tyle, więc no, trzymajcie się i hej.